Mówiąc o nowych możliwościach graficznych programu Excel, nie można nie wspomnieć o motywach. Co to są motywy? Motywy są to zdefiniowane zestawy kolorów, czcionek, wypełnień, które mają wpływ na wygląd wielu elementów. Dzięki motywom możemy bardzo szybko zmieniać wygląd dokumentu, zachowując jednocześnie spójność kolorystyczną. Zmiany motywu dokonujemy na karcie Układ Strony. Tu z lewej strony mamy grupę Motywy i klikając w tym miejscu, otwiera się lista, z której możemy wybrać dowolny motyw. Motywy te są stosowane na bieżąco, to znaczy już w momencie, kiedy ustawiamy nad nimi kursor myszy, a więc możemy się im przyjrzeć, zanim ich użyjemy. Spójrzmy zatem na kilka z nich. Jak widać, jednym ruchem zmienia się cały wygląd naszego arkusza. Przejdźmy na inny motyw. Także i tutaj zmieniły się kolory, wypełnienia oraz czcionka. Spójrzmy na jeszcze jeden. Teraz, klikając na tym motywie, zastosowaliśmy go do aktualnego arkusza. Po wybraniu danego motywu mamy jeszcze wpływ na pewne inne ustawienia, takie jak kolory, czcionki czy efekty. Jeżeli nie odpowiadają nam kolory w tym akurat motywie, to możemy je zmienić, wybierając kolory z innego motywu. Nazwy motywów niestety nie mówią wiele i nie możemy się nimi sugerować przy doborze kolorów. Po prostu, wybierając motyw, najlepiej go wypróbować i zobaczyć, czy nam odpowiada. Spójrzmy, jak będzie wyglądał wykusz. Wygląda niezbyt atrakcyjnie, ale zostawmy go. Teraz możemy jeszcze zmienić czcionki. Na przykład na takie. I spójrzmy jeszcze, co nam da zmiana efektów. Ale oczywiście, jeżeli po tych wszystkich próbach stwierdzamy, że nic nam się tak nie podoba jak to, co było na początku, to jednym ruchem możemy znowu przywrócić standardowy motyw.